No i zobaczcie, kogo dzisiaj tutaj spotykam. Jest z nami Paweł Popek. Porno gwiazda, przyszedłem zawalczyć o prawniczków pełnoletnich, którzy nie uprawiają seksu. Trzeba ich nakłonić, żeby to robili, bo to jest lepsze od narkotyków. Ja mam na imię pół Popek, pół litra, panieńskie matki Warriors, Porno Stars. Szkoda, że ze zwierzętami, bo wyglądam jak wyglądam. Mogę wyrywać ze swoją twarzą w pokoju, gdzie są cztery ściany, ze ściany okno, to jest niemożliwe, ale tak naprawdę bawię się życiem. Jak mam być szczery, muszę raz na jakiś czas udawać sportowca, nie po to, żeby zarobić, wygrać lub przegrać. To są drugie skrzypce. Ja sobie ratuję życie, bo za to mnie nienawidzą, za to mnie kochają. Jestem bardzo pogubionym człowiekiem, który jest uzależniony od wszystkiego. Pierdoliłem się to tak bardzo, że tylko sport ratuje mi życie, jak tego sportowca udaje, bo jeżeli miałbym żyć tak, jak żyję, nie byłoby mi się tutaj. Kiedyś KSW, dzisiaj Gromda uratował mi życie, bo oszukałem się tylko raz przez 3 miesiące. Dla mnie to jest jak cud. Jeżeli taka jest recepta na Popka, że musi poudawać kogoś, kim nie jest, to wolę tak robić niż moja córka w wieku 13 lat, moja rodzina miałaby przyjść na mój pogrzeb, sorry. Paweł, a zapytam Ciebie, bo tak, marka Porno, to promujesz tą markę teraz? Porno, to jestem jakby... Wszyscy mnie znacie, jestem jaki jestem. Chciałbym być tylko, że nie w tym życiu. Porno to jest moja wizytówka. Teraz pójdę na ten bus serio. Myślałem, że dostałem rolę w filmie, a to jest firma ubraniowa, ale bratem jest Warriors. On jest jej ochroniarzem, także strzelają do jednej bramki. A ja jestem ich opiekunem prawnym, kuratorem sądowym i świecę za nich oczami. Słuchaj, ostatnia gronda, bo wszyscy się pytali, co tam się wydarzyło. Dlaczego podjąłeś to wyzwanie, to pan Mariusz Grabowski gdzieś tam tłumaczył. Ale powiedz, co się działo tak naprawdę, bo rozmawialiśmy przed walką gdzieś chwilę. Ja widziałem, że bardzo skupiony byłeś i gdzieś tam widziałem, że masz ambicje, żeby walczyć i żeby wygrać tą walkę. W 50% odpowiedziałem na to pytanie. To chodzi o mnie, nie o rekordy, nie o pieniądze. Ja bym celował tym razem w pieniądze, poszedłbym do innej federacji i by mnie przyjęli, czy tutaj, czy za granicą. Za pieniądze, które naprawdę podchodzi wręcz pod 6-0, ale chciałem zrobić coś dla siebie, ratując sobie życie. Pieniądze mi życie nie uratują, ale no tak jest. To jest maska, bo nie chcę znać tego narkomana, bo taka jest prawda. Pierwszy raz robiłem coś dla siebie, nie dla pieniędzy. Nie dla pieniędzy i kokainy, która gdzieś tam czeka. Będę uzależniony do końca życia, ale dzisiaj już nie walczę dla pieniędzy i dla fejmu. To jest przereklamowane, jak powiedziałem, bo mnie wkurwili pracodawcy. Popek na YouTubie w Kolumbii i seks po chujowych narkotykach. I robię to już dla siebie. Pierwszy raz w życiu zrobiłem coś dla siebie, a nie dla fejmu, dla pieniędzy, bo to wszystko mam i dlatego tak wyglądam. To nie jest gra warta świeczki. Chciałem zmienić coś, zrobić sobie twarz, ale to jest coś, co mi się podoba, ale to jest autodestrukcyjne, a mnie trzymam przy życiu. Pierwszy raz nie poszłem zarobić i karierę zrobić. Ratuję sobie życie. Jestem tylko zwykłym dzieciakiem, jestem małym dzieckiem zamkniętym w ciele diabła, który walczy o siebie jak może. Nie stać mnie na kłamstwo, bo nie mam już tego narzędzi. A jak mam się do czegoś przydać, promując to, co mam gdzieś w sercu, się tego nie wstydząc. Chyba, że za to mnie kochają, za to nie nienawidzą, ale taka jest prawda. Słuchaj, wielu, w tym jeden z moich przyjaciół, powiedział właśnie, jak określał ten twój stan i tą decyzję o wzięciu walki. Przepraszam, chciałem dokończyć, bo zgubiłem błędę.
poszłem nie do frików, zawalczyłem z jakimś młodym dzieciakiem, czy 20 kg lżejszym, ale Don Diego, 8-0, 93 kilo. Jest nie do zajebania, jest jak bakteria, wirus, kosmos. Nie trzeba ważyć, kurwa, jak piękno, żeby... Tam jest wielu takich niewysokich, ale bardzo mocnych zawodników. Ale dostałem na brodę od jakiegoś dzieciaka, który gdzieś tam jest mistrzem swojej federacji. To nie był freak. Ja poszedłem, zawalczyłbym nawet zwierzę Majfla. Jeżeli mam walczyć o życie, to nocy brzydko się chwyta. I ja mam do siebie szacunek, że walczę swoimi demonami, idąc tam, gdzie nie powinienem iść, bo ja już nie jestem fighterem, ja jestem artystą, autystą, ekspresjonistą w dobrym tego słowa znaczeniu. I jeszcze mnie oceniają, widzą tylko czubek swojego nosa i pomyłkę Boga, albo w moim imieniu najprzystojniejszego Polaka w Schengen, parasol ochronny. Nie poszłem na łatwiznę, miałem przeczucie, poszłem się napierdalać. Moim zdaniem miałem szansę, miałem plan, mój trener był ze mnie dumny, bo nie musiał nawet krzyczeć z narożniku, mieliśmy zaplanowane i ja wykonałem to. Ja go tylko trafię, głowa nisko i idziesz do końca. Tak jakby ten dzieciak to przewidział, że będę tak, wręcz mnie otarł, ale trafił na brodę, odłączyło mnie. Miał więcej szczęścia niż ja, rozumu i tyle. Bo jeżeli w tej szabotaninie on by popełnił tę błąd, którą popełniłem, ale taka była nasza taktyka. Głowa w dół i lecisz, kurwa, jak na ślepo. I podziękował mi za to mój trener, że zrobiłem to, co miałem zrobić, jest ze mnie dumny, tylko że nie pykło, ale to już nie było pod publiczkę dla fejmu. I mówię to do Popka, bo nikt się za mną nie wstawi. Popuś, kurwa, a dzisiaj cię polubiłem. Ty jebany, kurwa, pomyleńcu, ale pierwszy raz się nie oszukałeś. A dzisiaj pokażę, sorry. Spokojnie, Paweł, spokojnie. Spokojnie. Do następnego. Nie wiem, czy najebany padę pod pociąg, czy znowu będę udawał, czy wymyślę jakąś nową receptę, zacznę grać w Babingtona, śledź go przygotowywać. Zrobię wszystko, żeby walczyć o życie, chociaż to życie jest warte jak moje próby, ale do gromby. Ufam wam bardziej niż sobie, ale próbuję. Paweł, gdzie ty jesteś? A tu się schowałeś. Paweł, ale słuchaj, bo też wiele osób tam oczywiście o tej decyzji, wiem, że ty powiedziałeś o tej decyzji. Myślę, że to się pokrywa z tym, co jeden z moich przyjaciół powiedział. Popek walczył o swoją przyszłość, o swoją rodzinę. Pozdrów go ode mnie. Seba, pozdrów kolego Bala. To je, jeżeli tak powiedział, to jest Nostradamusem dla narkomanów, bynajmniej dla mnie. Taka jest prawda. Niektórzy będą powiedzieli, że jestem jebanym leszczem, że pojedę w szale. Zapraszam do gromady, składajcie zgłoszenia, jeżeli jesteście po drugiej stronie monitora, to Sura Bura. Pokażcie swoją twarz, tak jak ja zakrywam ją maską, ale mam większe jaja niż Kinkok i reszta moich znajomych razem z tymi wpisami. Popka można nienawidzić, można go kochać. Ja jaki jestem, taki jestem, ale kurwa dalej przy sterach jestem. Ale kibice cię kochają, bo dzisiaj multum ludzi z tobą cały czas podchodzili, cały czas. Ja nie wiem, jak ty to wytrzymujesz, bo powiem ci tak, to jest fajne w jakiś sposób na krótko, ale na dłuższą metę to jest męczące. Jak ty to wytrzymujesz? Absolutnie się nie zgodzę, bo ja kocham swoją pracę ponad życie. Dla niej zostałem szpunem, nie śpię od poniedziałku do piątku, wypływam sobie flaki, zapłacę za tę potworną cenę. Ja powinien być w domu, a nie tarzać się w studiu. Muzyka całe moje życie, jeżeli nie potrafię pomóc sobie, ale jeżeli mi nie wierzycie, to wpiszcie sobie. Może nie będę go mówił, bo uważam, że wymyśliłem. Potrafię pomóc muzykom, innym ludziom. Sobie nie potrafię, ale jeżeli mogę na coś się przydać, to jestem siebie dumny. To, że jestem bezradny w życiu prywatnym na YouTube Kozak, to chociaż uczę się z mojej inteligentnej głupoty od serca,
jeżeli piszę piosenkę o miłości do wódki i 560 komentarzy, jakby napisał to jakiś kurwa Adam Mickiewicz, wręcz poematy, wczoraj czytałem, przeczytałem 4 i się rozpłakałem, bo nie myślałem, że jestem jebany zwykłym zerem, bo mnie nawracali, ale pomogłem 567 osobom wyjść z nałogu. Ja walczę, kurwa, za was chyba wam pomóc. A popka i jeba, czy tak nie zrozumiałem. Paweł, wielkie dzięki za wywiad. Wielkie dzięki.